po Karola, zabrał go do Niemiec i tam będzie przechodził kolejną operację. Do wypadku doszło w 8 minucie meczu. Chorwat, rzucając piłkę, zahaczył o twarz Karola Bieleckiego. Jego kciuk wbił się w oko polskiego zawodnika. Kontuzja Karola Bieleckiego. Ten wypadek razem z Bieleckim bardzo przeżywa też drużyna. Ja nie jestem lekarzem, tylko bardziej uczuciowo do tego podchodzę, bardziej emocjonalnie i wiem, że ten chłopak nam wiele razy z gówna wyciągał. I myślę, że potrzebuje tego wsparcia, więc